Dzisiaj porozmawiamy sobie o zjawisku, które jest określane jako foreshadowing w grach komputerowych. Najprościej mówiąc, jest to otrzymanie wcześniej jakiejś wskazówki, która zwiastuje nam, co ma nastąpić w późniejszym etapie gry. Wybrałem kilka tytułów, w które miałem przyjemność pograć oraz oczywiście nie zabraknie Gothica. Ja jestem Gikeusz i zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Nie zapomnijcie zostawić oceny oraz jakiegoś fajnego komentarza dla zasięgu, bo to bardzo motywuje do dalszego działania. Nasze rozważania zaczniemy sobie od gier z serii Gothic i oczywiście pozwolę sobie opowiedzieć o tym, co dla Was przygotowałem oraz nawiążę do Waszych odpowiedzi z postu, w którym prosiłem Was o pomoc. Od razu Wam powiem, że w tego typu grach nie ma za wielu elementów, które można by było wymienić. Bynajmniej ja miałem z tym problem, ale przechodząc do pierwszej odsłony, to z wydarzeń takich in-game użytkownik Piotr podał sensowny przykład, o którym ja zapomniałem. Mianowicie w pierwszym rozdziale mamy zadanie związane z uzyskaniem poparcia od Balów. Bal Tion wspiera tylko swoich podopiecznych, więc musimy nieco go rozluźnić, przekazując mu specjalny skręt o nazwie Ze w nocy. Gdy guru wypali ziele, to zasypia i upada na ziemię. Później po jego przebudzeniu mówi nam, że miał wizję od śniącego, w której widział bezimiennego dzierżącego miecz i schodzącego po schodach. Jak dobrze wiecie, jest to foreshadowing wydarzeń, które będą miały miejsce zdecydowanie później. Chodzi oczywiście o Uriziela i poruszanie się po świątyni śniącego. Gracz w tym momencie może to zignorować lub może mieć to gdzieś z tyłu głowy. Użytkownik Etio Control napisał, że w jedynce Nyras jest zapowiedzią kolejnych szaleństw, który myślał, że został arcykapłanem śniącego, a potem szaleństwo dotyka Bala Lucora i Korkaloma. Okej, to też jest fajna propozycja, bo faktycznie kolejne szaleństwa, które spotykamy w grze, to jest jedynie kwestia czasu. Jeszcze na koniec waszych propozycji z Gothica 1, Bartosz napisał, że jest świetny foreshadowing w Dzienniku Bezimiennego po oddaniu raportu Krukowi o sytuacji na bagnie, gdzie mówi, że od teraz woli sobie radzić sam, co koniec końców doprowadza później do uznania go przez stary obóz za zdrajcę, ale wiadomo, to tylko jak się gra w starym obozie i sprawdza dziennik. Oprócz tego mam w głowie jeszcze jedną rzecz, ale jest ona mocno naciągana i nie tyczy ona stricte rzeczy in-game. Powiem to w sumie w formie takiej ciekawostki, ale potraktujcie to bardziej z dystansem. Mam na myśli to, że na okładce gry widnieje maska śniącego, która jest chyba najbardziej charakterystycznym symbolem dla pierwszej części, jak i ogólnie dla całej serii Gothic. Tak sobie myślałem, rozmawiając z Ignisem, że w pewnym sensie jest to taki foreshadowing zagrożenia, z jakim będziemy mieć do czynienia, bo na początku, jeśli nie graliśmy w tę odsłonę, to nie mamy pojęcia, co to jest za symbol. Oczywiście, jak macie jakieś inne pomysły, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja nie miałem pomysłu. Proszę, mistrzu. Oto skromny prezent od twojego ucznia. Myślałem, że to jest chciałbym teraz wyjść. Nie było. Chwała śpiącego. Miałem wizję. To było niesamowite. Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata, który będzie inny niż wszyscy przed nim. To miało coś wspólnego ze mną. W jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Korkaloma. On się tobą zajmie. Przechodząc teraz do gry Gothic 2, mamy do czynienia tutaj z wróżbitą Abuinem, który myślę, że jest idealnym przykładem takiego foreshadowingu. Jak dobrze wiecie, w grze możemy od niego dowiedzieć się, co czeka nas w niedalekiej przyszłości, a wróżby odnawiają się co rozdział. Pamiętam, że jak pierwszy raz przechodziłem Gothica 2, to myślałem na początku, że płacę gościowi na darmo. Jednak później faktycznie okazało się, że to, co mi mówi, pokrywa się z wydarzeniami, które mają miejsce w przyszłości. Myślę, że teraz, gdy wszyscy znamy na wylot tę grę, mamy takie podejście, że zgarniamy po prostu expa i nawet pewnie pomijamy te dialogi. Mimo wszystko, jako taki oczywisty przykład, warto było o tym wspomnieć. Jeśli chodzi o wasze komentarze, to Etio Control napisał coś ciekawego, co wiadomo jest trochę naciągane, ale myślę, że również ciekawe. Chodzi o nagrobek Lotara, który możemy spotkać eksplorując mapę. Wiadomo, że nie jest to ten sam Lotar z Korinis, bo zapis się różni, ale wedle teorii Etio można to potraktować jako takie subtelne mrugnięcie do gracza, jako zapowiedź, że nastąpi śmierć naszego upartego paladyna. W formie takiej ciekawostki to są dwie lokalizacje tego samego nagrobku. Jeden możemy znaleźć w kotlinie nieopodal wieży Xardasa, a drugi jest na cmentarzu koło gospody Orlana.
Może to w sumie sugerować, że ten cały Lothar został pochowany częściowo w obu lokacjach. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. A wy, drodzy widzowie, jakie macie jeszcze inne propozycje? Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag, twój przyjaciel, jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, Quahodron w Jarkendarze. On zwie się Quahodron w Jarkendarze. Przykro mi, wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Przechodząc teraz do Gothic 3, to tutaj jest najmniej takich elementów, bo sam praktycznie nic nie znalazłem. Na szczęście z pomocą przychodzi komentarz Piotra. Zaproponował, że najlepszym przykładem będzie rozmowa z druidami, którzy zwracają się do głównego bohatera, podejmujący decyzję, plus wspominają, że to on musi dokonać wyboru. Nawiązuje to oczywiście do zakończenia, które jest zależne od decyzji podjętej przez gracza. Dziękuję wam, widzowie, za udział w materiale, doceniam wasze wsparcie, bo mega pomogło mi to rozwinąć temat filmu, jeśli chodzi o tą sekcję poświęconą Gothicowi. Skąd możesz mnie znać? Nie możesz zaznać spoczynku, podejmujący decyzję. Nie masz ojczyzny, wiem to. Jesteś taki jak ja. Jeśli pozostajesz zbyt długo w jednym miejscu, nie czujesz już, że żyjesz. Jesteś wojownikiem Adanosa? Zobacz, co uczyniły zaślepione chciwością bestie Beliara. Bardzo niewielu ludzi potrafi żyć na wolności, bez strachu. Jestem koszmarem, który spadnie na orków, jeśli ośmielą się zaatakować lasy. Naucz mnie walki w stylu druida. Wiem, kim jesteś, podejmujący decyzję. Wiem też, że to nie bogowie ustalają ścieżkę twojego życia. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz mocy kamieni druidów przeciwko nam samym? Na koniec gier z serii Gothic mógłbym się odwołać jeszcze do Kronik Myrtany, które są bardzo rozbudowaną modyfikacją i twórcy pomyśleli o wielu takich fajnych elementach. Jeśli chodzi o jakiś foreshadowing wydarzeń, to od siebie mógłbym wymienić tutaj chociażby Kessela, który obserwuje nas od czwartego rozdziału. W sensie mam na myśli to, że jest przebrany za bezimienne postacie typu uchodźca, biedak, obywatel i nas zwyczajnie obserwuje. Potem jak już finalnie go spotykamy, to przyznaje nam się do tego, że byliśmy obserwowani przez jego ludzi. Oprócz tego mógłbym jeszcze wymienić to, że na pewnym etapie fabuły, a dokładniej w pierwszym rozdziale, do Silbach z dwoma ochroniarzami przychodzi Folker, który, jak wiecie z modyfikacji, jest głównym antagonistą. Nie dowiemy się za wielu ciekawych rzeczy od niego, ale jest to bardzo fajny foreshadowing tej postaci na tym etapie, bo później musimy rozwiązać zagadkę zamachu na jego życie. Smaczków z Kronik jest o wiele więcej, ale dam wam tutaj pole do popisu, bo zapewne graliście i moglibyście się czymś ciekawym pochwalić. Jeszcze podziękuję tutaj Andrzejowi Dymiech, bo w przypadku Kronik napisał mi trochę propozycji i mi to bardzo pomogło, także bardzo, Andrzeju, dziękuję za pomoc. Tym przemiłym akcentem kończymy sekcję poświęconą grom z serii Gothic. To rzeczywiście prawda. Tak dalej być nie może. Niestety jestem zajęty, nie pomogę ci. Niestety jestem zajęty, nie pomogę ci. Myślę, że już tradycją jest przy tego typu filmach wspomnieć też o Skyrimie. Niestety nie jest to nic ciekawego, ale myślę, że warto tutaj o tym wspomnieć. Chodzi o nasze pierwsze zetknięcie ze smokiem, który atakuje Helgen. Jest to oczywiście Alduin, który jest ostatnim bossem głównego wątku fabularnego. Mówię, trochę to na siłę, ale myślę, że i tak warto było o tym tutaj powiedzieć. Oprócz tego, co jest w sumie ciekawsze, warto wspomnieć o tym, że również w Helgen uważni gracze zauważą Altmerkę rozmawiającą z generałem Tulliusem. Wspomnianą Altmerkę spotkamy później i okaże się nią Elenwen, pierwsza wysłanniczka Talmoru w Skyrim.
Jej obecność w Helgen tłumaczy się tym, że desperacko próbuje zapobiec egzekucji Ulfrika, ponieważ jest on bardziej przydatny dla Talmoru żywy niż martwy. I w zasadzie to nie mam nic więcej o tej grze, także jeśli są tutaj jacyś fani Skyrima, to zachęcam do podzielenia się waszymi propozycjami. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Ach, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale... wygląda tak, jak je zapamiętałem. Przejdziemy teraz do GTA San Andreas, bo mamy tutaj świetny foreshadowing Big Smoke'a jako głównego antagonisty. Jak wiecie, początkowo Big Smoke sprawia wrażenie dobrego kumpla CJ'a, bo jest taki pocieszny, zabawny i jest chodzącym memem. Jednak realia są inne, czego możemy dowiedzieć się z gry oraz z filmu, który jest prequelem do GTA San Andreas o tytule The Introduction. Jak gdy na początku grałem w GTA, to nigdy w tamtym czasie nie oglądałem tego filmu i byłem ogromnie zdziwiony, jak parę lat później zobaczyłem, że coś takiego w ogóle jest. Nawet ilość fajnych smaczków, nawiązań do poprzedniej odsłony jest niesamowita, więc jeśli ktoś z was nie oglądał, to polecam wam to zobaczyć. Przechodząc do tematu, to w grze mamy pokazane wiele zachowań Big Smoke'a, które stawiają go w złym świetle. Można tutaj wymienić pierwszą misję gry, która również jest bardzo charakterystyczna, ponieważ tutaj idziemy na cmentarz. Nim oczywiście tam się udamy, to wcześniej zachodzimy do naszego domu i widzimy, jak próbuje zaatakować nas Big Smoke, który ewidentnie na kogoś czekał. Mówiąc kogoś, mam na myśli Sweeta. Oprócz tego mamy chociażby w misji Drive-Thru pokazane, jak często Big Smoke próbował zmieniać temat, kiedy był poruszany temat śmierci matki CJ'a. Dodatkowo składa bardzo długie zamówienie, które chyba tylko miało wydłużyć czas, aż balasi zasadzą się na Grove Street Families. Podczas strzelaniny w tej samej misji Big Smoke nawet do nich nie strzela, tylko zajada się ogromnym zamówieniem, co komentuje nawet Ryder. Oprócz tego wspomnę jeszcze, że gracz często widzi Tempenniego i Pulaskiego w domu Big Smoke'a, który co ciekawe wyprowadził się z Grove Street i mieszka na innej dzielnicy. Na koniec, w formie takiej ciekawostki, rzucę jeszcze to, że na tablicy rejestracyjnej jego samochodu jest ciekawe określenie, które można w pewnym sensie tłumaczyć jako dwutonowy skurcz, co jest fajnym nawiązaniem do jego zdrady. Jakbyście wtedy zobaczyli moją minę, gdy ja, nie widząc tych znaków, byłem wpatrzony w Big Smoke'a jako dobrego kumpla, a potem siedząc z Cezarem w aucie i obserwując, jak nasz kumpel układa się z balasami, no po prostu jakby to powiedział pewien paladyn w Gothiku. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, homie. What? Nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out to Grove. Come on, I gotta take a leak! I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Kolejną grą, o której chciałbym wspomnieć, to Cyberpunk 2077, ale nie będę tutaj za długo się rozgadywał, bo nie pamiętam za wielu takich fajnych nawiązań do przyszłości. Mógłbym tutaj wymienić chociażby karty Tarota, które w pewnym sensie są rozmową o naszej przeszłości, na co mamy uważać, czego możemy się spodziewać. Oprócz tego mógłbym wymienić coś, co powiedział mi mój przyjaciel Grzesiu, który mówił, że jest taka fajna teoria o tym, co mówi Misty do Jackiego. Mianowicie przed akcją w Konpeki Plaza jego dziewczyna mówi mu, żeby unikał koloru czerwonego. Może to być oczywiście trochę naciągane, ale świetnie łączy się ze sobą i mi to na przykład zaimponowało. Wnętrze Konpeki Plaza jest czerwone, nasz zleceniodawca, który chciał, żebyśmy ukradli ten chip, nosi czerwoną kamizelkę i okulary. Relik jest czerwony. Oraz w momencie, w którym Jackie wpina sobie ten chip, również dominuje czerwona otoczka. Przypadek? Nie sądzę. Jak wiecie, niedługo później Jackie Wells zginie podczas tej akcji i tak kończy się jego historia w tej grze. Co, słoneczko? Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. Dzięki, Misty. Jesteś najlepsza. Musisz pielęgnować swoją aurę, kotku. Czesz i dbaj o nią codziennie, inaczej wszystko na nic. Musisz mieć czyste ręce i wykonywać precyzyjne ruchy wzdłuż włókien światła. Wtedy stają się mocne i sprężyste. Tak, sprężyste. Był Gothic, był Cyberpunk, było GTA. To wiecie, na co przyszła teraz pora? Oczywiście na Wiedźmina 3. Tutaj też mamy fajny przykład takiego foreshadowingu, a dokładniej samego zakończenia gry na bardzo wczesnym etapie. Mam na myśli to, że gdy jesteśmy w Velen i zajedziemy do wsi Benek, to możemy spotkać tam starego mędrca, z którym między innymi możemy pograć też w Gwinta.
Ma dla nas małe zadanie poboczne, w którym może przepowiedzieć nam przyszłość. Początkowo prosi o coś do jedzenia i samo jego spojrzenie w późniejsze wydarzenia nie prowadzi do niczego i z tego powodu prosi nas o przyniesienie jakiegoś korzenia, który pomoże mu w lepszy sposób przepowiedzieć nam przyszłość. Jak się okazuje, postać faktycznie przepowiada nam kluczową informację, bo mówi o samym zakończeniu gry. Geralt trochę to zbywa, bo mówi, że to przecież przepowiednia Itliny, ale jak się okazuje dużo później, to wszystko miało sens. Zobaczcie sami. Widzę wilka. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko! Wie, że to jej ostatni lot! Estuadesse, tak będzie! Wypatruj znaków! Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia Itliny. Zostawcie mnie samego, idźcie już. Dotarliśmy do końca. Wszystkim zaangażowanym w powstanie tego materiału serdecznie dziękuję i zachęcam zawsze do angażowania się w takie filmy, bo jest mi wtedy oczywiście bardzo miło. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, że Gothic to polska gra, a ja przypnę wam serduszko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!